Hej, siemano, witam was w kolejnym odcinku, z tej strony Bon Guś. I co mam dzisiaj dla was? Dzisiaj dla was mam taki super odcinek, ponieważ otwieramy sobie tą super paczkę. Jest to jedyna taka paczka w Polsce, więc nigdzie indziej jej nie zobaczycie. I to jest naprawdę super informacja. Jak widzicie, jest to właśnie paczka od 2K, ponieważ 2K kocha Nintendo Switch, jak można zobaczyć na drugiej kamerze. Co się zawiera w tej paczce? No zaraz sobie otworzymy, ja sam jestem ciekaw. I myślę, że powoli możemy przejść tutaj do właśnie unboxingu. Postaram się nagrywać to wszystko tak, by było widać. Mam na dwie kamery, więc liczę, że nie wystąpią żadne glitche i uda nam się to wszystko otworzyć. Paczka jest naprawdę wielka, dlatego może nazwijmy to kadr jest trochę inny, ale liczę na to, że będzie wszystko widać. Naprawdę, ja liczę. Co prawda nie mam wysokich skillsów z matematyki, ale i tak na to liczę. Dobra, na samej górze mamy taką kartkę, oczywiście jest ona po angielsku, na drugiej stronie tak naprawdę nie ma nic, ale możemy tutaj wyczytać, że nadchodzą największe gry 2K na Nintendo Switch i właśnie z tej racji oni wysyłają nam taką super paczuszkę. Dodatkowo mają nadzieję, że nasze życie przez to stanie się trochę bardziej comfortable, czyli komfortowe w domu, grając w nasze właśnie wielkie tytuły jak XCOM, Bioshock i Borderlands. Bo nie wiem, czy wiecie, ale oczywiście Nintendo Switch teraz dostaje właśnie wiele tych świetnych portów od 2K. Dla mnie to jest właśnie wielka szansa, ponieważ nigdy nie ograłem Bioshocka Infinite i Borderlandsów The Pre-Sequel, więc mam nadzieję, że to będzie właśnie ten czas. Dodatkowo, jeżeli chcecie się pochwalić i pokazać trochę miłości dla 2K i oczywiście Nintendo Switch, to możecie otagować no jakieś posty hashtagiem 2K Switch. No i ja pewnie to zrobię na Instagramie i może materiał wideo też napiszemy 2K Switch. No, why not? Jak widzicie, mamy tutaj takie trzy paczuszki, które wyglądają tak i nie wiem, od której zacząć, bo są, jak widzicie, no, tak jak wspomniałem, są trzy. Są trzy, bo oczywiście jest tutaj takie bardziej logo, nazwijmy to Bioshocka, logo XCOMa. I z tego, co mi się wydaje, to jest to logo oczywiście Borderlands. Mam nadzieję, że niczego nie pomieszałem, ale tak mi się wydaje przynajmniej, tak teoretycznie jest. Więc zaczynamy sobie od najbardziej lewego, czyli od Bioshocka. No i dobra, otwieramy pierwsze, czyli Bioshock. Nie mogę się doczekać naprawdę, co tutaj jest, co tutaj się znajduje. Wysuwamy powoli. Okej. I mamy skarpetki w takim, nazwijmy to, bardzo patriotycznym kolorze, mianowicie biało-czerwone, elegancko. Mamy te tutaj Memory Injection. Co to jest? Co to może być? Jakaś koperta. Otwieram to. Okej, czyli zaaplikowali nam tutaj pamięć 128 GB do Switcha. Dziękuję bardzo. Ja posiadam aktualnie 400 GB w swoim Switchu, ale jak wiecie, mam też Switcha z Animal Crossing, gdzie pamięci nie miałem w ogóle. Więc dziękuję za 128 GB pamięci. Dodajemy to do naszych skarpetek i przystępujemy do dalszego unboxingu. Kolejne to mamy podkładkę tekturową, prawdopodobnie pod kubek, tak mi się wydaje, taki kwadracik, nazwijmy to. Ale mamy oczywiście również inne, pozostałe cztery w takim komplecie podkładek właśnie pod kubek. Tak mi się wydaje, to będzie dobre, no dobre pod kubek. No wow! Bongu, jesteś najlepszy. Mamy tutaj kolejne pudełko, takie Nintendo. Próbujemy sobie to wysunąć, bo tu jest taka obwoluta. Oh my god! Oh my god, guys! Ja wiem, że to może nie robić wrażenia, ale na mnie to robi wrażenie. Mianowicie jest to Pro Controller do Nintendo Switcha. Jak wiecie, ja już mam jeden. Taki. O, taki mam. Taki mam. Więc on się tak prezentuje. No, co prawda nie będzie tak zakurzony jak mój, ale mój jest użytkowany. Przynajmniej to widać. No i mamy jeden z większych gadżetów w szufladce Bioshocka. Mianowicie futerał na konsolę. Otwórzmy sobie. Otwórzmy sobie, bo mnie to bardzo interesuje. Wiecie, z jakiej racji? Z racji takiej właśnie. O, są tu takie mocne plecki. Nazwę to tak. Mocne plecki. Czyli konsola się nie uszkodzi. A dodatkowo wejść na kartridże jest co najmniej 8, co najmniej 8, plus oczywiście taka szufladka na, nie wiem, słuchawki, etc. Więc to się naprawdę fajnie prezentuje. Więc to jest nasza, chociaż nie, jeszcze jest jakiś bonus. Dostaliśmy również coś a la ściereczka. Ściereczka z wieżą z Bioshocka. Bo jak wiecie, w Bioshocku właśnie wchodzicie do Rapture City. Wchodzicie właśnie przez taką wieżę, bo tam, albo nie będę wam po prostu spoilerował tego, co się tam dzieje, ale mamy taką ściereczkę. Więc wydaje mi się, że pierwszy zestaw naprawdę jest spoko. Skarpetki, karta pamięci, Pro Controller, podkładki pod kubek oraz ściereczka. Teraz przechodzimy do szuflady numer 2, a jest to szuflada z XCOMa. Więc powiem wam szczerze, że po pierwszym unboxingu tamtych rzeczy
A nie wiem, czego się totalnie spodziewać, ponieważ no jest to coś ciekawego, naprawdę coś ciekawego tutaj widzę. Czekajcie, odłożę sobie. Szuflada numer 2, skrywa. Super torbę na zakupy, gdybyście jednak postanowili wyjść w tym czasie. Okej. That's right, that's correct, podoba mi się. Znaczy, szczerze powiedziawszy, to ja jestem mega usatysfakcjonowany. Po pierwsze z tej rzeczy, że to jest bardzo rzadki zestaw, a po drugie, że są to naprawdę fajne akcesoria z gierek. I dodatkowo, że w ogóle 2K, no jakby to nie mówić, wybrało mnie, kurde, mnie wybrało. Twórcy Borderlandsów wybrali mnie. Powiedzieli, to on. Dokładnie, mamy tutaj jakieś, kurde, co to jest? LOL, patrzcie, to jakiś super strój szamana. To chyba szlafrok. To chyba jest szlafrok czerwony. Elegancko, nie? Prezentuje się teraz. Dobra, tutaj jest chyba pasek do tego, żeby związać ten szlafrok, ale ja go nie wykorzystam po prostu w taki sposób, tylko no zrobię się wziąka karate, man. Yo, man. Także... Druga szuflada podoba mi się jeszcze bardziej. Możesz stylowo wejść na miasto, stylowo wyjść po zakupy, więc elegancko. Mamy tutaj... jakiś napój? XCOM Radiation Bath Salts, czyli są to sole do kąpieli. Ciekawe, czy powodują jakieś bąbelki etc., ale wyglądają naprawdę sztos. I mamy tutaj... Ty! Muszę to otworzyć. Oh my gosh! Otworzyłem, a normalnie z racji, że mam z siły niczym Hulk, to aż zgiąłem całe to wieczko. Zgiąłem to wieczko, ale jest to świeczka. Świeczka, żeby pewnie położyć sobie, jak już się kąpiecie, tararara, no to musicie położyć po prostu tą świeczkę obok. No i kurde, dobra, udało mi się, mimo tego zgięcia. A tutaj co to jest? Nie wiem do czego to może służyć. Do czego to służy? Nie wiem, ale jest to taki potrójny worek. W środku są jakieś takie granulki. Mi to wygląda jak ta rzecz, jak śpicie w samolocie, żeby sobie podłożyć. Więc możemy to założyć na nasze karczycho. Dobra, mamy drugą paczkę. Ona jest trochę bardziej taka fancy. Oh yeah, fancy boy. Więc... Kurde, już wracam do was. Ale ona jest taka bardziej fancy i takie rzeczy... rzeczy, no nie dla graczy. No, znaczy nie, no to jest akurat spoko. Ja będę w tym nagrywał odcinki teraz. Więc wbijajcie na kanał. Karate Bongo. Karate Bongo Mistrz. Dobra, jedziemy dalej z tematem. Oczywiście nie zmieniam mojej stylówy, a otwieramy teraz paczkę z... Borderlands. Borderlands otwieramy, więc ja już się nie mogę doczekać, bo druga, szczerze, druga jakby szuflada mega mnie zaskoczyła, więc otwieramy sobie to. I na start mamy... To jest chyba czapka. Ty, to jest czapka. Czapka z Borderlands. Mega, mega fajna sprawa. Co ja mam? Mam czapkę z Atari. Dobra, wiecie co, no nie będę tego zakładał, bo... Zostawmy sobie tylko nasz pasek karate. Jest tutaj jeszcze jedna jakaś wielka przesyłka i to mnie mega interesuje, co może być w środku. Mamy również... Mamy tutaj naklejki, możemy obkleić naszego Switcha. Możemy obkleić naszego Nintendo Switcha i będziemy mieć czerwonego. Nie wiem, czy się zdecyduje na to, ale fajny skinik. I możecie sobie obkleić również Joy-Cony plus ten chyba uchwyt. Nie wiem, jak to się nawet już... Zapomniałem, jak to się nazywa, bo nie korzystam totalnie z tego. Joy-Con Gripa, tak. Możecie sobie obkleić Joy-Con Gripa. Ale tu jest jeszcze inna paczka i wydaje mi się, że to może być gwóźdź programu. Jak się to otwiera? Wysuwam to do góry. To jest... gwóźdź programu! Tak myślę, to jest gwóźdź programu, bo z góry tu tak widać delikatnie, co to jest. Szczerze, nie wiem, jak się to otwiera. Wow! Otworzyłem przypadkowo! Otwieramy, tak żeby na tamtej kamerze było widać. Są to słuchawki, które prezentują się naprawdę sztos. I wyglądają naprawdę ładnie. I z tego, co widzę, nazywają się Astro. Astro Gaming Headset, tak. One się właśnie prezentują. Tak, więc... O kurde, zatrzasnąłem mikrofon. Więc tak prezentowało się... Dobra, to ściągniemy. Bo już naprawdę jest mi ciepło.
Więc tak prezentowała się ta paczka. Możecie dać w komentarzu, a nie możecie dać w komentarzu, albo możecie dać w komentarzu. Zastanowię się, czy będą komentarze, czy nie. Możecie dać w komentarzu znać, co o tym myślicie, która paczka była najlepsza. Borderlands, może XCOM, a może Bioshock. Pamiętajcie, że był pad Pro Controller i były słuchawki, które naprawdę, wydaje mi się, są takim gwoździem programu. Szlafrok mi się też podobał, bo why not, jak wychodzicie z tych super soli do kąpieli, no to możecie sobie ubrać taki elegancki szlafrok, fancy boy, no i chyba tyle w tym materiale. Możecie właśnie dać znać, co sądzicie o tym i czy chcielibyście taką paczkę. Pamiętajcie, jedyna w Polsce, jestem tak happy, jestem tak dumny ze mnie, ale i z nas oczywiście, bo to dzięki wam, pamiętajcie, dzięki wam tym, temu, że oglądacie ten kanał, no zostaliśmy zauważeni, więc wielkie serce dla was. A ja idę zrobić kimono w moim nowym szlafroku. Babe. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Eluwa!